sytuacja z wczoraj w ogóle. Dobra, generalnie pominę dużą część, żeby po prostu bardzo streścić, natomiast zawsze byłam bardzo zaradna życiowo, ale w wyniku jakby pewnych rzeczy, które zadziały się w moim małżeństwie, po rozstaniu z Kamilem już nie byłam zaradna życiowo, w każdym razie na pewno nie na takim poziomie jak kiedyś. No i troszeczkę mi zajęło, zanim znowu jakby weszłam na ten poziom i oczywiście stanęłam w wierze, że to Bóg jest moim zaopatrzeniem. W ogóle też zrozumiałam jakiś czas temu ciekawą rzecz, że ja często miałam w głowie coś takiego, że jeszcze chwilę, jeszcze tylko troszkę, że już zaraz będzie dobrze. I uświadomiłam sobie, zaraz, przecież to jest kłamstwo. W sensie, bo jakby to było oparte o to, że teraz jest źle. Ale uświadomiłam sobie, że to jest kłamstwo, że jest dobrze, bo jest dobrze z uwagi na to, co Jezus zrobił dla mnie na krzyżu. Amen. No i wczoraj myślę sobie, gdzieś jakby wiecie, troszkę mi może cierpliwości zabrakło. No i mówię tak, mówię do Boga, Boże, jak to jest z tą Twoją obfitością, skoro, no dobra, wierzę w Twoją obfitość, wszystko fajnie, ale suma summarum i tak mam tylko to, na co sobie zarobię. I tak mam tylko pieniądze, które zarobię. Wie, jak to działa? No i długo nie musiałam czekać, bo wczoraj wieczorem zadzwonili do mnie moi rodzice. A chcę dodać, że to nie jest normalne, dlatego że, nie, że nie jest normalne, że zadzwonili, ale nie jest normalne, że dali mi pieniądze, bo jeszcze stosunkowo niedawno, nawet jak chciałam pożyczyć od nich pieniądze, to twierdzili, że nie mają. A wczoraj do mnie zadzwonili i poinformowali mnie, no to wysyłamy ci 3000. Amen.